Mówimy o drodze światła w człowieku, a tak naprawdę mówimy o przyszłości człowieka. I właśnie przyszłość nasza jest tematem, który dotyka nas prawie codziennie przy dokonywaniu naszych życiowych wyborów. Wybieramy zawód, integrujemy się z grupą, szanujemy prawa mniej więcej, przestrzegamy takich czy innych zasad też moralnych. Wszystko to czynimy motywowani mniej lub bardziej świadomie przez naszą ideę życia i człowieka. Oczywiste jest, że dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, jesteśmy świadkami niezliczonych wysiłków, aby nadać kierunek lub może powinniśmy raczej powiedzieć różnego rodzaju kierunki naszemu życiu. A droga, o której chcemy dzisiaj mówić, nie jest nowa. W tym sensie, że miałoby to być ostatnie odkrycie niewyczerpanego ludzkiego geniuszu. Nie. Niemniej jednak jest równie rewolucyjna. Nazywamy ją drogą światła, drogą transfigurystyczną. I tę drogę będziemy starali się przybliżyć Państwu podczas właśnie dzisiejszego spotkania. I na początek rzućmy okiem na różne drogi, jakimi człowiek dąży do spełnienia swego życia, spełnienia samego siebie. Po pierwsze, jest to droga materialistyczna lub można powiedzieć droga ciała. Druga droga to jest droga mistyczna lub droga serca oraz po trzecie droga okultystyczna lub droga głowy. A jeśli chodzi o drogę światła, zawiera ona aspekty każdej z tych trzech wymienionych dróg, ale z zasadniczą różnicą tak fundamentalną, że te trzy drogi nabierają zupełnie innego znaczenia. Zdajemy sobie sprawę z niemal nadludzkich wysiłków podejmowanych w celu poprawy warunków życia, czy to przez rozwój nauki, sztuki, kultury, muzyki, postęp w medycynie, rolnictwie i środkach produkcji, czy to przez zdobywanie wartości moralnych, szacunku dla istot, zwierząt, roślin i ogólnie rzecz biorąc świata, do którego należymy, czy to poprzez próby pomagania innym, nauczania ich, pomagania im, czy wręcz dawanie im tego, co potrzebne, aby mogli wejść w przyzwoite życie. Szanowni Państwo, wszystkie te próby, jak wiemy, są pożądane, godne pochwały, konieczne, a często nawet zasadnicze. Poprzez takie wysiłki człowiek w jak największym stopniu poprawia harmonię swoich warunków życia, stwarza sprzyjające warunki, żyzny grunt dla obiecującej przyszłości. Jednak staje się coraz bardziej oczywiste, że ta droga często prowadzi do ślepych zaułków. Utrzymywanie harmonii tutaj często generuje dysharmonię gdzie indziej. Poprawa oczekiwanej długości życia oraz zdrowotnych czy socjalnych warunków życia jest bardzo przyjemna, ale z pewnością nie jest odpowiedzią na pytanie o sens naszego życia na Ziemi. Rozwiązania problemów życiowych uzyskane dzięki wysiłkom materialistycznej drogi ujawniają inne trudności, nawet prowokują je, kiedy myślimy na przykład o wpływie technicznego postępu na środowisko,
nie wspominając o trudnościach psychologicznych lub innych. I rozwiązanie problemów życiowych uzyskane dzięki wysiłkom materialistycznym powodują, jak mówiliśmy, inne trudności. W rzeczywistości wszystkie te wysiłki są podobne do problemu kwadratury koła. Może znacie tą zagadkę matematyczną, życiową. Próba skonstruowania kwadratu o tej samej powierzchni, co dane koło. Kiedy dziś jest wiadomo, że jest skazana na niepowodzenie. Rozwiązanie nie jest dostępne za pomocą środków, których używamy, aby je uzyskać. Aby to zilustrować, ćwiczenie polega, znacie albo nie, ale spróbujcie teraz, jak przedstawiam to, na połączeniu 9 punktów ułożonych w kwadrat za pomocą 4 prostych linii bez podnoszenia ołówka. I wtedy jakie jest rozwiązanie tego problemu? Czyli trzeba wyjść poza kwadrat. Znaczy, że czy nie jest tak w naszym życiu, że my musimy wyjść poza kwadrat naszego umysłu, naszych emocji, naszego życia indywidualnego, naszego egoizmu. Bo jeżeli pozostajemy w pudełku, jeżeli pozostajemy w naszym stanie referencyjnym życiowym, myśląc, że jesteśmy swobodni, to nigdy nie wyjdziemy i nie będzie żadnego tutaj uzyskanego postępu. Krótko mówiąc, życie w świecie, do którego my wszyscy należymy, nie przynosi człowiekowi spełnienia. Jest powiedziane, znamy to może z literatury czy z naszych połączeń religijnych, królestwo moje nie jest z tego świata. Droga światła, droga transfigurystyczna, bez negowania nieodzownych korzyści płynących z drogi materialnej, potwierdza, że świat zmysłów nie jest naszą prawdziwą ojczyzną, a nawet, że nasze ciało, które zajmuje tak wiele naszego czasu i troski, nie jest także naszym prawdziwym ciałem. Idea, która jest co najmniej absurdalna w oczach materialistycznej nauki. Wypełniając tę oczywistą lukę w materialistycznej drodze, ukazuje się nam droga mistyczna. Integruje ona pojęcie innego wymiaru, wyższej inteligencji i innej ojczyzny człowieka. Często ta droga odpowiada na pytanie o ciało, lokalizując tę nową ojczyznę poza fizyczną śmiercią. Jak wiele śladów pozostawiła mistyczna droga przez wszystkie wieki ludzkości. Ile wspaniałych osiągnięć, moralnych konstrukcji, ulepszeń ludzkiej duszy zostało zmotywowanych przez mistyczną drogę. Ma ona moc łączenia ludzi, zachęcania człowieka do bezinteresowości, czasem nawet kosztem własnego życia. Odkrywa głębiny ludzkiej duszy i prowadzi do niezrównanych poziomów rozwoju. Umieszczenie wyższej inteligencji, stwórcy ponad człowiekiem, prowadzi go do pokory i szacunku dla stworzenia. Ale mistyczna droga nie jest wolna od sprzeczności. Powstały niezliczone konflikty z powodu odmiennego rozumienia religijnych lub innych przekazów. I przez wieki doprowadziła ona do
przelania co najmniej tyle samo krwi, co wojowniczy instynkt dominacji i żądza ludzkiej władzy nad ludźmi, który dzisiaj przecież wciąż panuje naokoło naszego świata. Obiecując człowiekowi lepszy świat, nie może ona rozwiązać wątpliwości, że człowiek nie jest godny, aby uzyskać do niego wstęp. Coś nam czasami szepcze w przybłysku jasności, kiedy widzimy nasze błędy i nikczemne zachowania, że może być tak, że ojczyzna wiecznej błogości nie jest naszą ojczyzną. I w tym człowiek ma głęboką intuicję, którą całkowicie potwierdza droga światła. Droga światła nie tylko odmawia temu, co pospolite, zdobycie boskiego królestwa, ale nawet ostrzega, że najlepsi z ludzi nie znajdą odpoczynku, dopóki nie narodzą się, jak jest to powiedziane, z wody i ducha. Zagadka. Co to znaczy dla nas? Tak więc największa dobroć, największe oddanie czy całkowite wyrzeczenie się siebie są tylko nieskutecznymi ludzkimi próbami sforsowania drzwi do prawdziwego życia. Kiedy w człowieku pojawia się świadomość konieczności odnowienia całej istoty, ukazuje mu się droga okultystyczna. Ścieżka ta, tak stara jak sama ludzkość, uczy człowieka podstawowych tajemnic życia. Astrologia, magia, alchemia, wróżby, a nawet współczesna nauka są bezpośrednio lub pośrednio związane z tą niezwykłą próbą przebicia zasłon otaczających fundamenty naszej egzystencji, poznania dlaczego i jak i ostatecznie przyjęcia kierunku naszego przeznaczenia. Droga okultystyczna otwiera przed człowiekiem nieoczekiwane horyzonty, pomaga mu rozwinąć niewyobrażalne moce, pozwala mu uwolnić się od przypadkowości w jego fizycznym życiu. Oferuje człowiekowi niemal nieskończone granice jego egzystencji i pozwala mu dokonywać wyborów, które mogą mieć głęboki wpływ na jego osobiste życie. Droga okultystyczna ujawnia Supermana ukrytego w każdym z nas. W rzeczywistości jedyną rzeczą, na którą droga okultystyczna nam nie pozwala, i może to będzie temat też naszej wymiany za chwilkę, jest uwolnienie nas od samych siebie. Jak możemy przez nasze ja pokonać samego siebie, nasze ja? Rozszerza ona nasze granice, ale pozostają one granicami, które określają nas jako trójwymiarową istotę. Oto dlaczego droga światła stwierdza, nie ja, lecz ten inny we mnie. I co to oznacza? Musi podążać ścieżką poznania tajemnic Boga. Czyli ten inny, boski bliźniak musi najpierw zostać przebudzony i musi wzrastać we mnie, a wtedy ja mogę ustąpić mu miejsce. Stopniowo oddaję mu swoje życie, zanikam. To odwrócenie ról ma miejsce podczas procesu zwanego transfiguracją. Jest to prawdziwe wyrzeczenie się siebie i żaden człowiek tej natury nie może wymusić tej drogi światła.
Można powiedzieć, że droga światła musi zacząć się od głębokiego wewnętrznego dążenia. Czy istnieje takie dążenie was? Musi zostać rozpalona przez Ducha Boga i następnie musi prowadzić do wzrostu tego innego w nas, podczas gdy my stopniowo ustąpimy mu nasze miejsce. W końcu, po odrodzeniu się boskiego człowieka, droga światła otwiera mu drzwi do tej prawdziwej, wewnętrznej ojczyzny. Droga światła uczy nas, jak ludzie mogą uczestniczyć w stopniowym reaktywowaniu linii sił zgodnie z planem boskiej konstrukcji zawartej w nas, w tym mikrokosmosie, który my przedstawiamy w sobie, w naszym życiu. I połączenie z tej maleńkiej cząstce ludzkiego serca, która jest wiecznym nasieniem w nas, kamieniem filozoficznym, poszukiwanym przez alchemików, cząstce, która może transmutować tą materię w subtelną cielesność, mikrokosmos, to znaczy istotę, która sama w sobie jest kompletnym obrazem całego wszechświata. Jest jeszcze wiele do powiedzenia na temat drogi światła i związanego z nią oświecenia. I pozostajemy teraz dla Państwa dyspozycji i chcielibyśmy mieć okazję wymiany i porozmawiania o tych naprawdę istotnych sprawach dla naszego osobistego losu, ludzkiego losu, ale też i przyszłości świata. Dziękujemy za waszą uwagę. Parę osób przyszło podczas tej prezentacji. Może nie usłyszeli, że mamy jakby trzy części dzisiejszego wieczora. Skończyliśmy pierwszą część. Druga część jest nasza wymiana, nasza rozmowa. Kolega ma, tutaj siedząc z przodu, ma mikrofon i wtedy, jeżeli ktoś by chciał wziąć głos i chciałby porozmawiać, to proszę bardzo, przekażemy wtedy mikrofon, żeby wszyscy mogli usłyszeć.